Moje imię to Tambi. Mój ojciec miał na imię Kasję. Limput jest moją siostrą. Jesteśmy potomkami ostatnich łowców głów. W trakcie polowań na głowy nie miało znaczenia, czy to mężczyzna, kobieta, czy dziecko. Zabijano wszystkich. Przeżyli tylko ci, którym udało się uciec. Czaszki są dowodem na to, ilu ludzi zabił nasz dziadek. Niektórzy myślą, że są nieprawdziwe. Wiara jest naszym świadectwem na to, co się wydarzyło. Ibanowie obchodzą wiele świąt, ale najważniejsza data w ich kalendarzu to 1 czerwca. W tym dniu odprawia się rytuał obłaskawienia czaszek. Jest już po świcie, więc zaczynamy przygotowania. Jakie to ciężkie. To są prawdziwe pieniądze? To nasze monety. To ja ci pomogę. Kiedy ostatnio zakładałaś ten pas? Przyznaj się. To było rok temu. Od tego czasu trochę przytyłam. Wytrzymasz to? Ten załóż tak samo. Wyglądacie pięknie. To teraz wytłumacz mi, co to jest. To jest jedzenie i wino ryżowe. Mogę powąchać? Nie będę piła. Mocne. Pijemy je, by w ten sposób wezwać do nas duchy. Najważniejszy jest alkohol. Oprócz tego jest jedzenie, w tym jajka. Co to? To też jest do jedzenia. W środku jest ryż. A to co jest? To są liście do żucia, a papierosy do palenia. Wszystko jest dla czaszek. No to widzę, że te czaszki prowadzą takie dość rozwiązłe życie, bo oprócz tego, że mają mnóstwo jedzenia, mają alkohol, to mają betel do żucia i każda dostaje swojego papierosa do wypalenia. No? Nieźle się prowadzą. Zapraszamy was. Przybywajcie. Składamy wam ofiarę w postaci jedzenia i picia. Prosimy o łaskę. Zdobytą głowę moczono w wodzie tak długo, aż odeszła od niej skóra. Potem czaszkę wędzono przez miesiąc, a dopiero potem wieszano w pokoju. Głów nigdy nie gotowano, bo duch osoby zabitej mógłby kogoś nękać.